To była prawdziwa gratka dla wszystkich fanów kultowej sagi. W sobotę od godziny 10 do godziny 16 odbywało się nieoficjalne spotkanie fanów Gwiezdnych Wojen, którzy z niecierpliwością czekają na premierę Przebudzenia Mocy. Do dyspozycji mamy salę konferencyjną, gdzie odbywają się prelekcje prowadzone przez stowarzyszenia fanów. Mamy gości z Łodzi, z Torunia i ze Skierniewic. Tutaj właśnie obok mnie jest wystawa klocków Lego, którą przywieźliśmy aż spod Krakowa, więc też jest atrakcją na pewno dla dzieci i fanów właśnie klocków Lego. Na sali tarasowej w tej chwili mamy naszego współorganizatora Leo Market, który zapewnia atrakcje dla młodszych dzieci. Tam są klocki, jest basen z dużymi kształtkami, które mogą układać, bawić się, jest podłoga interaktywna, wszystko związane z klimatem Gwiezdnych Wojen. Na dole jest kącik plastyczny z modelami do składania, z kolorowankami, łamigłówkami, wszystko właśnie też w klimacie filmu, którego premiera już za tydzień, 18 grudnia, więc też zapraszamy wszystkich fanów i dzisiaj, i na premierę. Mamy bardzo dużo gości, w różnym wieku są małe dzieci, jest młodzież, są też dorośli, więc frekwencja jest fantastyczna. Jestem zachwycona, że faktycznie spotkały się to z zainteresowaniem mieszkańców Lwowa.